W studiu Radio Z Beata Lubecka. A z nami jest też Włodzimierz Czarzasty, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej u siebie w domu, w Domowych Pieleszach. Dzień dobry. Widzę, że tam za panem bogaty księgozbiór, że to już chyba wszyscy widzieli, no bo pan się pokazuje w programach telewizyjnych, więc dzień dobry. Dzień dobry, po prostu mam w domu książki i tak jest. Ale niech pan się nie tłumaczy, to pięknie wiele, myślę, wiele osób ma książki. Tak dzień jest, dobry, to prawda. Tak. A na Lewicy wszyscy zdrowi? No, nie wiem, nie monitoruję wszystkich osób, ale nie mam jakichś informacji, żeby ktoś zachorował, na szczęście, tak. Bo pan sobie mówił, że cierpi na niewydolność serca, w związku z tym nie wychodzi pan z domu. Ale proszę pani, to nie jest jakby nowość w tej sprawie. Ja 5 lat temu przeżyłem bardzo dużą chorobę, trudną, polegającą na wydolności, na spadku wydolności serca do 23%. I jestem oczywiście w grupie bardzo, znaczy ona się teraz trochę polepszyła, jestem w grupie bardzo zagrożonej, ale w ogóle, żeby była jasność, uważam bardzo stanowczo, że wszystkie osoby publiczne powinny dawać przykład odpowiedzialności. Przykład odpowiedzialności to jest niewychodzenie z domu, jeżeli można z domu nie wychodzić. Jeżeli ktokolwiek ma zawód, który pozwala na pracę poprzez internet, apeluję, proszę, błagam, siedźcie w domu, bo jak się patrzy na przykład na apele pani Kasi Kowalskiej, to wszyscy mówią, to tragedia, tak? No, dla wszystkich to jest tragedia. Stosujmy to. Dlatego zresztą, żeby była jasność, przepraszam, że ten temat wrzucę, ale dlatego na przykład głosowaliśmy za tym, żeby było możliwe głosowanie internetowe w Sejmie. I jest to kwestia nie tchórzostwa, tylko kwestia odpowiedzialności. Nie można dzień i noc apelować do tego, żeby ludzie nie wychodzili z domu. Nie można wysłuchiwać i potwierdzać apelu Kasi Kowalskiej, pani Katarzyny Kowalskiej. Nie można po prostu mówić, jesteśmy odpowiedzialni i jednocześnie pokazywać 700 osób w jednym miejscu. To jest po prostu nieodpowiedzialne. I żeby była jasność, nie zmienię w tej sprawie zdania. Nie zmienię w tej sprawie zdania. To znaczy wszystkie hasła pod tytułem ty tchórzu nie wychodzisz, ty głupku nie wychodzisz, my tutaj pracujemy, trzeba śmieci odbierać, kierowcy muszą wychodzić, są zawody takie jak w sklepie trzeba pracować, to są po prostu takie zawody, tych ludzi trzeba zabezpieczać jak tylko można, są bohaterami naszych czasów, to prawda, ale odpowiedzialność polega na tym, żeby nie wychodzić z domu i wszystkie po prostu ataki w tej sprawie odpieram jednoznacznie. Małgorzata Kidawa-Błońska teraz nawołuje Polki i Polaków do bojkotu wyborów prezydenckich, jeśli odbędą się w maju. Pan się przyłącza do tego bojkotu? Proszę pani, ja myślę, nie atakuję. Ja myślę, że to nie jest przemyślana sytuacja i propozycja. Dlatego, że po pierwsze, wszyscy jesteśmy za tym, żeby wybory przenieść. Wszyscy. Wszyscy kandydaci, również lewicy, pan Robert Biedroń, jesteśmy jednoznacznie za tym, żeby wybory przenieść. Bo wszyscy to kandydaci opozycji. No dobrze, no ale ja mówię o tej stronie demokratycznej. Dodam jeszcze bardzo ważny argument, bo dzisiaj mi w nocy przyszedł ten argument do głowy. Proszę państwa, większość lokali jest w przedszkolach i w szkołach. W związku z tym pytanie jest takie, czy te obiekty będą odkażane w tym samym dniu, to po prostu jest masakryczna nieodpowiedzialność. Ludzi nie ma w komisjach. To jest po prostu masakryczna nieodpowiedzialność. Ale jeżeli wybory będą 10 maja, no bo są dwie możliwości, albo zostaną przeniesione, albo zostaną nieprzeniesione. To apel pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, wicemarszałkini, razem jesteśmy na prezydiach Sejmu i rozmawiamy, no on byłby jakby całościowy w momencie, kiedy ona by powiedziała tak, rezygnuję z tych wyborów, nie będę kandydował. A teraz, jeżeli ona nie rezygnuje, to ona mówi tak, apeluję do elektoratu, żeby zbojkotował te wybory. Weźmy pod uwagę, że 10 maja mimo wszystko PiS zrobi te wybory, bo to jest decyzja PiSu, nie nasza, decyzja PiSu. W związku z tym tak, właściwie tak, nie prowadzę wyborów, apeluję, żebyście państwo nie poszli do wyborów. I co się stanie wtedy? Ja jestem chłopem z urodzenia i chłopem z mentalności. Co będzie? To znaczy nasz elektorat demokratyczny nie pójdzie do wyborów, a pana prezydenta Andrzeja Dudy
pójdzie do wyborów. Dobra, będzie niska frekwencja. Niech ta frekwencja będzie 30%, niech będzie 20%, ale przecież nie ma frekwencji 50% plus 1. I jeżeli my się będziemy zastanawiali nad tym, jaka będzie legitymacja tego prezydenta do rządzenia potem, odpowiadam, żadna. Ale teraz jestem panem Kaczyńskim, który powie, i co z tego? No, Małgorzata Kidawa-Błońska też zaapelowała do kontrkandydatów, żeby zawiesili kampanię. No, Małgorzata Kidawa-Błońska zawiesza ją zupełnie. Nie wycofuje się rzeczywiście z wyścigu, ale zawiesza tę kampanię. Zawieszam ją zupełnie i się nie wycofuje. No przecież pan Hołownia już zawiesił kampanię swoją. Zawiesił ile? 3 tygodnie ale temu. Ale to Robert Biedroń w takim razie kandydat lewicy będzie prowadził teraz jakąkolwiek kampanię? Nie wiem, będzie się proszę łączył pani, z internecie, ale, rozmawiał pani, z internautami, apeluję, no jak to wyglądać? Ale apeluję w sposób niezadziorny o odpowiedzialność. Co będzie, jeżeli PiS tych wyborów nie przeniesie 10 maja? Chcemy doprowadzić do tego, żeby pan Duda z panem Jakubiakiem tylko startowali? No naprawdę, trzeba zadawać, jeżeli ludzie są odpowiedzialni, trzeba zadawać takie pytania. Ja wiem, że to nie będzie nam pasowało, ja wiem, że chcemy wszyscy, bo chcemy, żeby było przenieść te wybory, bez dyskusji chcemy, ale co PiS rządzi? Ma większość w Sejmie, po prostu czyli PiS rozumiem, rządzi. Że Włodzimierz Czarzasty wywiesza białą flagę, mówi, no nic nie możemy zrobić, to wszystko będzie zależało od Prawa i Sprawiedliwości. Nie. Jeśli się Prawo i Sprawiedliwość uprze, postanowi, że wybory będą, niezależnie od tego, co się wydarzy, no to trudno, no po prostu. Błagam panią. Po pierwsze, PiS ma większość w Sejmie. Po drugie, nikt jeszcze wyborów nie przełożył. Po trzecie, trzeba walczyć, tak? Metody walki muszą być rozsądne. Biedroń będzie walczył, Kosiniak będzie walczył, będziemy walczyli, bo jeszcze raz się zapytam w sposób odpowiedzialny, niezaczepny, co będzie, jak będzie 10 maja, będą wybory. Trzeba mobilizować społeczeństwo do tego, żeby mówiło, nie róbcie tego. Wszyscy mobilizujemy społeczeństwo. No ale jak tak? W takim razie powiedzieć Polakom, idźcie do urn, kiedy to może być niebezpieczne? No, nie wiemy oczywiście, co się jeszcze wydarzy do 10 maja. Ale my wszyscy mówimy, przełóżmy te wybory. Wszyscy jednoznacznie mówimy, przełóżmy te wybory. Tak nawiasem, żeby była jasność. Jeżeli będzie taka sytuacja, że ta epidemia pozostanie na tym poziomie, to nie łudźmy się, że PiS te wybory przełoży. Dlatego, że przetną się dwie jakby linie. Jedna linia polegająca na tym, że epidemia może się nie rozwijać mocno, a druga jeszcze nie przyjdzie kryzys gospodarczy. W związku z tym to jest jedyny moment dla PiS-u, dla pragmatycznego, niestety fałszywego, złego, nie myślącego odpowiedzialnie o Polkach i Polakach PiS-u. Czyli pan stawia tezę, że wybory się odbędą. A jeżeli będzie sytuacja taka, uważam, że PiS, jeżeli będzie sytuacja taka, że będzie więcej śmierci, nie daj Boże, będzie większe zagrożenie, nie daj Boże, i pandemia się będzie rozciągała, to po świętach wielkanocnych PiS powie, ale proszę państwa, jesteśmy odpowiedzialni, przenosimy te wybory. I to jest tak naprawdę największe świństwo PiS-u. To znaczy, pomierzymy to. Jak umrze niedużo, to wybory zrobimy, a jak umrze dużo, to generalnie powiemy, że jesteśmy odpowiedzialni. To jest największe świństwo PiS-u, to jest sianie śmierci, bo jeżeli ktoś mówi, a ja mówię, i dużo ludzi odpowiedzialnych mówi, nie wychodźcie z domu, to jak można na jednym oddechu mówić, idźcie na wybory, no to jest po prostu sianie śmierci. PiS sieje śmierć świadomie, po prostu świadomie. Tak uważam. No a głosowanie korespondencyjne zostało wprowadzone w kodeksie wyborczym, zmiana na kilkadziesiąt dni przed wyborami. Proszę pani, skandal absolutny, dlatego że po pierwsze powinno być pół roku przed wyborami, jeżeli. No, ale drugie, sytuacja jest nadzwyczajna. No dobrze, ale
po pierwsze pół roku. Po drugie, jeżeli już kodeks wyborczy to 14 dni, przedtem powinna być ta poprawka zgłoszona. I teraz tak, no została zgłoszona ta poprawka i się mówi, to nikogo, tak naprawdę to jest techniczna poprawka. No gówno prawda. Dlatego, że ta, no, prosiłabym, że ta poprawka, tak, żeby nie używać takich słów. Dobra, już nie będę używał. Ta poprawka dotyczy na przykład ludzi po 60 roku życia. To w ogóle jest śmieszne, bo ja mam 59 lat, kończę 3 maja, w związku z tym akurat to mnie dotyczy, tak? I teraz tak, czy to jest w ogóle mała grupa? Uprzejmie informuję, bo o tym się nie mówi. To jest 9 milionów ludzi. To jest 1/3 wyborców. I PiS mówi, kłamiąc po prostu cynicznie, mówi, ale to właściwie jest w ogóle taka poprawka, która jest techniczna. No jak techniczna? 1/3 elektoratu to jest techniczna poprawka, to jest właśnie pisowskie myślenie o elektoracie. Jesteście techniczną poprawką, powiedział po prostu PiS do 9 milionów ludzi. Techniczną poprawką. To jest instrumentalne traktowanie człowieka. To jest po prostu skandal. Skandal. Ale się zdarzy. I tu musimy postawić wielokropek. Czy kończymy część radiową? Włodzimierz Czarzasty z nami zostaje jeszcze w Sojuszu Lewicy Demokratycznej i będziemy dalej rozmawiać na Radio ZPL i na Facebooku. Beata Lubecka, zapraszam. Panie przewodniczący, a jak to ma wyglądać technicznie, głosowanie korespondencyjne? Bo ja rozumiem, że to dotyczy osób 60+, plus osób, które są na przykład na przymusowej kwarantannie. No jeśli ktoś jest na przymusowej kwarantannie, to nie może w ogóle wychodzić z domu. No po to też policja robi kontrolę, żeby takie osoby trzymać w ryzach, żeby broń Boże nikomu nie przyszło do głowy, że skoro taka osoba może być potencjalnie źródłem zakażenia, nie musi, ale może być, więc taka osoba powinna siedzieć po prostu w czterech ścianach i nie wychodzić absolutnie na zewnątrz. No to jak to ma wyglądać korespondencyjnie? To jest jakoś tam określone, że ktoś przyjdzie po tą kopertę? No jak to ma wyglądać? To nie jest określone i to jest tak, że to jest następna nieodpowiedzialna historia. No bo załóżmy, że to będzie, ktoś zgłosi telefonicznie, że ja chcę korespondencyjnie. No to trzeba to napisać, trzeba włożyć w kopertę i trzeba albo wysłać pocztą, albo komuś dać, żeby zaniósł to do lokalu wyborczego, albo ktoś z tego lokalu wyborczego, w co nie wierzę, bo w ogóle nie będzie, jest problem ze zrobieniem komisji i słusznie, przyjdzie po to. Proszę pamiętać, że trzeba to wziąć do ręki, przenieść, tak? Jeżeli chodzi o wirus, to jest następne, jeżeli 9 milionów by z tego skorzystało, 9 milionów bardzo fajnych, malutkich liścików i paczuszek, tak? Czyli no tak. 9 milionów ludzi, którzy znowu to dotkną ręką. No to jest naprawdę, bo wczoraj to powiedziałem, tam kilka osób się odezwało na Facebooku, że za ostre powiedzenie. To jest sianie śmierci. Naprawdę. To jest nieodpowiedzialne sianie śmierci. Ja w ogóle zastanawiam się, kto tym ludziom po prostu takie antyludzkie pomysły wkłada do głowy. To jakiś diabeł po prostu. Nie, no Prawo i Sprawiedliwość mówi, że sytuacja będzie zależało, jeśli sytuacja będzie rzeczywiście bardzo dramatyczna, no to nikt nie będzie tych wyborów jednak przeprowadzał i wtedy no chyba jednak naturalną siłą, byłaby naturalną rzeczą, żeby wprowadzić ten stan klęski żywiołowej. Na przykład to, co dopomina się od prezydenta były szef Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński, profesor Andrzej Rzepliński, to tak wspomnę przy okazji. No ale na przykład jeszcze jest kwestia osób, które na przykład no nie są zameldowane, i bo na przykład chciałyby, znaczy są zameldowane w innym miejscu, chciałyby zagłosować w innym, bo na przykład, nie wiem, no mieszkają poza miejscem zameldowania. No to jak takie osoby miałyby zagłosować? No w tych warunkach jakoś sobie nie wyobrażam, żeby można było przenieść. Pani, ale no to... tego sobie nikt nie wyobraża poza PiS-em. Bo tak naprawdę to jest najważniejszą rzeczą dla PiS-u, to jest kwestia tego, żeby ten Andrzej Duda został wybrany na następną kadencję. W związku z tym niech pani nie szuka, bo pani słucha pani wywiadów, pani jest bardzo racjonalna. Niech pani nie szuka w tym racjonalności. W miłości do władzy traci się racjonalność. Tak jak miłości. Po prostu to jest absurd. Będą tworzyli przepisy, które... No to co w takim razie PiS chce wygrać? Znaczy PiS chce, żeby kandydat Andrzej Duda wygrał za wszelką cenę, tak? Tak, po trupach, żeby no, była mocno jasność. Pan to powiedział. Po nie. Trupach. No, przepraszam, ale ktoś musi to nazywać. No ja mam swój język, często mnie pani strofuje i słusznie, ale tak uważam. No jeżeli jest taka sytuacja, że coś będzie
coś będzie wspomagało rozsiewanie wirusa, a rozsiewanie wirusa daje większą ilość zachorowań i śmierci, to jak to nazwać? Po trupa. No tylko, że do wyborów jest jeszcze 1,5 miesiąca, więc mamy nadzieję, że ta sytuacja się jakoś ustabilizuje, unormuje. No, chociaż oczywiście są różne przewidywane, różne modele matematyczne. Głowa ma naprawdę 6 na 9 można mieć. Myślę, że nie ma mądrych w tej sprawie. W każdym kraju idzie to inaczej. To zależy pewnie od takich czynników, które jeszcze nie do końca są zbadane i nie są opisane, bo jakbyśmy mieli opisane wszystkie te czynniki, to byśmy mogli dawać jakąś strategię. No wróg jest nieznany. Wróg jest nieznany, tak trzeba powiedzieć. Tak, to prawda. A my jesteśmy do tego nieprzygotowani. Ale dlaczego opozycja... No tak, ale na bazie tego wroga jedni starają się z tym wrogiem walczyć i na przykład mówić nie wychodźcie z domu, a drudzy starają się z tym wrogiem zaprzyjaźnić, mówiąc idźcie na wybory. To też trzeba jasno mówić. Strona demokratyczna mówi stuknijcie się w głowę, a strona pisowska mówi sami się stuknijcie, zrobimy to, co będziemy chcieli, co będzie nam pasowało i tyle. No to widać. Tak? A dlaczego opozycja jest taka skłócona? Nie powinno być odwrotnie, że w takich dramatycznych warunkach, dramatycznych okolicznościach nie powinniście być razem, uzgadniać jakieś wspólne działania, tylko po prostu każdy sobie rzepkę skrobie, kłócicie się, żeby nie powiedzieć żrecie, no to źle wygląda, no. Proszę pani, to źle wygląda i muszę ze swojej strony powiedzieć, że to nie jest dobry sygnał, ale też niech pani pamięta o jednej rzeczy, bo myślę, że żeśmy przyjęli taką zasadę i taki sposób myślenia. W Polsce są dwie opozycje. W Polsce są dwie strony. Jest PiS i Platforma. No więc chciałem pani powiedzieć, że no nie ma dwóch stron. To znaczy jest PiS, jest Platforma, ale jest również samodzielna myśląca Lewica, samodzielnie myślący PSL. I wie pani, no trudno od nas wymagać, żebyśmy na przykład głosowali ustawę tarczę, tę tarczę antykryzysową, i żebyśmy ją popierali, dlatego że my po prostu się programowo z tym nie zgadzamy. I to nie jest widzimisię i nie robimy tego pragmatycznie, bo takie będą słupki. My po prostu nie poprzemy nigdy projektu, w którym pracodawca może sam bez konsultacji z nikim obniżać wynagrodzenie w swoim zakładzie pracy bez względu na to, jak on funkcjonuje. My nie poprzemy projektu zwiększającego ilość godzin pracy z 8 do 12 w każdej chwili bez względu na to, w jakiej kondycji jest zakład pracy. My nie poprzemy projektu, który nie daje nic po prostu nie daje przedsiębiorcom i pracownikom. Proszę pani, branże takie jak hotelarstwo, jak kwestia transportu, jak kwestia rozrywki. Masę jest branż takich, które nie mają grosza przychodu. W związku z tym ja się pytam, co z tego, że Morawiecki mi mówi, pan premier Morawiecki, że da 40% pensji, a skąd się weźmie pozostałe 60% pensji, jeżeli po prostu nie ma przychodu? Proszę państwa, przychodu to znaczy nie ma klienta, nie ma grosza wpływu, tak? No nie ma zarobku po prostu, lokale, no po prostu, jak, no. Tak, nie ma zarobku. Jak ci ludzie mają płacić za lokale, za gaz, za prąd, za wodę? Jak ci ludzie mają wypłacać pracownikom chociaż minimalne płace, tak? Chociaż przypominam, że są też zakłady pracy, które prosperują bardzo dobrze, bo na przykład robią płyn do dezynfekcji rąk, tak? I dobrze, że robią, żeby była jasność, ale jak to można zrobić? Jak można głosować za ustawą, która na przykład nie zobowiązuje banków do tego, żeby kredyty dawały w tej chwili bez oprocentowania, żeby przez pół roku nie ściągali kredytów od firm, które mają te kredyty i nie mają żadnego przychodu? No my się nie możemy na to zgodzić programowo. I teraz, żeby była jasność, nie atakuje. Platforma to poparła. Platforma po prostu ma inny... No bo uznała, że lepszy rydz niż nic po prostu, no. Proszę pani, ale nie ma tego rydza. Po prostu nie ma tego rydza, to jest nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Niech pani no to co powie, to jest ta tarcza antykryzysowa? Niech pani powie facetowi albo pani, która prowadzi knajpę i zatrudnia 15 osób, na przykład, że to jest coś dla niego. Nie mają żadnego klienta, płacą za lokal, muszą płacić za pensję, muszą płacić, mówią tak, VAT, ZUS zawiesimy na 3 miesiące. A dlaczego nie na pół roku?
A dlaczego zawiesicie? No ale słyszymy, że możliwe będą korekty. No jeżeli się okaże, że ten plan jest niewystarczający. No tak słyszę od niektórych rządzących. Korekty będą na pewno, tylko w tej chwili problem jest taki, że rząd w ogóle o tym nie myśli. No po co pan Glapiński opowiada bzdury, że każda ilość pieniędzy po prostu będzie podstawiona. I panie prezesie Glapiński, jeżeli każda ilość pieniędzy ma zostać podstawiona, to niech pan to zrobi, co zrobiono w Stanach Zjednoczonych i pan da 2 biliony, tak? To, co zrobiono w Niemczech. No ale my nie jesteśmy chyba tacy bogaci jak Niemcy pani, czy Stany Zjednoczone. Ale to, proszę pani, wie pani, że mam bardzo jasne poglądy. To po cholerę ten facet po prostu opowiada takie bzdury. Po co mówić z cynicznym uśmiechem, każda ilość pieniędzy zostanie podstawiona? To ja mu mówię podstaw. Podstaw i zastanów się, co z inflacją, co z różnymi rzeczami. Tak nawiasem, w tej chwili wszystkie te wskaźniki powinny nie być brane pod uwagę. Uważam, że rząd powinien wejść w deficyt budżetowy, bo i tak w tym deficycie jest. No ale wejdzie, tak... no wejdzie. Przecież wiadomo, że budżet pani, bez deficytu to jest po prostu już pieśń przeszłości zdecydowanie. Proszę pani, ona zawsze była pieśnią przeszłości. Tak. To budżet, w którym się nie spłaca 14 miliardów długów szpitali powiatowych, już wiadomo, że deficyt jest ukryty. Ja pani mówię, ta tarcza w tym kształcie, w jakim jest w tej chwili, po prostu nie pomaga przedsiębiorcom, nie pomaga szpitalom, tak naprawdę. A pracownikom pani, pomaga? Co się dzieje? Nie pomaga pracownikom. Nie proszę pani, jeżeli ktoś ma firmę do 9 osób zatrudnionych i dostaje pożyczkę 5000 zł, przepraszam, no, że to powiem, ale trzeba operować, trzeba operować malowanymi słowami, tak? Na waciki to dacie? No 5 tak, tysięcy no. Na 9 pracowników, na wynajęcie lokalu, na prąd, na zakup czegokolwiek, środków higienicznych. No nie wiem, no to podzielcie sobie 5 tysięcy na 9 osób, następnie rozłóżcie te 5 tysięcy na 4 albo 5. No właśnie dlatego, bo od tego wyszliśmy, byliśmy przeciwko temu. Kosiniak też przeciwko temu był, tak? W związku z tym, a wyszliśmy od tematu takiego. Dlaczego my się kłócimy? No, jako opozycja. Nie ma jednej opozycji. Jedna opozycja jest w sprawie PiSu, natomiast w sprawie... No ale pamiętam te takie szumne zapowiedzi, jak były wybory do Europarlamentu. Przecież wtedy była koalicja europejska, tak? No ale to już dawno pieśń przeszłości. Rozumiem, że też jesteśmy jednak w jakiejś tam kampanii, więc w jej logice ona jest taka, jaka jest. Jest w atrofii. No jest niezwykła, mówiąc tak najoględniej. No ale jednak ona jest. Czyli po prostu cały czas rywalizujecie się ze sobą. Mówię teraz o opozycji. A jakie tam są jeszcze zapisy dotyczące... Nie wiem, czy jest, no bo właśnie w tej chwili widzę, że osoba, która była pierwsza i jest pierwsza w notowaniach, właśnie już nie ma tej osoby, tak? Mówię o pani Kidawie-Błońskiej. Tak nawiasem, powiem ciekawą rzecz, to u pani na antenie powiem pierwszy raz tę myśl, bo nikt jej jeszcze nie mówi. Proszę zwrócić uwagę, że w notowaniach różnych instytutów, tutaj po prostu absolutnie różnych instytutów, zdarzyła się taka sytuacja od tygodnia, że pan Kosiniak-Kamysz i pan Biedroń, jak doda się ich notowania, mają znacznie więcej od notowań pani Kidawy-Błońskiej. Ale razem, razem. No, razem, a niech pani popatrzy, co było 2 tygodnie temu. 2 tygodnie temu, 3 tygodnie temu pani Kidawa-Błońska miała 25 punktów, a pan Kosiniak miał 10, a pan Biedroń miał 10 albo 11, albo 7. Różnie to bywało. W związku z tym też są tendencje. Mam nadzieję, że to wszystko, co pani... Mam nadzieję i uważam, że tak jest. Żeby była jasność, żeby tu już nie było żadnego cynizmu. Myślę, że to nie jest tak i mam nadzieję, że to, co mówi pani Kidawa-Błońska, nie wynika z jej notowań, tylko wynika z jej przemyśleń. Czyli zawiesza kampanię, bo co? Bo im częściej się wypowiadała, im częściej się pokazywała, to okazywało się, że ta kandydatka po prostu może nie dźwignąć tego urzędu? Wie pani, tak się zastanawiam nad inteligentnym skomentowaniem pani pytania. I myślę, że zrezygnuję z odpowiedzi. Dlaczego?
Dlatego, że pani postawiła tezę w pytaniu taką, którą jakbym potwierdził, bym dostał od silnych razem na Twitterze bardzo mocne bęcki, a nie mam ochoty się z nimi kłócić, bo pani redaktor apeluje, żeby na opozycji się nie kłócić. No, ale przecież pan się nigdy nie sugeruje tym, co mówi jakikolwiek redaktor. No, przepraszam bardzo. Mówi pan to, co chce i zawsze, kiedy pan chce, więc tutaj troszeczkę się dziwię. No, ale okej, w porządku. Jeszcze jest jedna kwestia odwoływania w czasie epidemii członków Rady Dialogu Społecznego, to też niepokoi na przykład Piotra Dudę. To w ogóle głupie jest. Dlatego, że to jest tak. To jest Rada Dialogu pana premiera. Kto mi do dialogu nie pasuje, to wynocha. Jakie pan ma zdanie? No ja bym się z panem premierem nie zgodził. Dobra, do widzenia. A pan jakie ma zdanie? No ja bym się z panem premierem chciał zgodzić. Dobrze, dobrze. A jak ty masz na imię? Włodek mam na imię. Dobrze, będziesz awansował, kolego. A ty jakie masz zdanie, koleżanko? No chciałem się nie zgodzić. Wynocha. No, wie pani, to jest po prostu żenujące. No nie, no ale to chyba no, żenujące, nie można, można tylko wszystkiego właśnie obrócić w żart, bo jednak sprawa chyba jest dość poważna. No, bo to... Ale żartu, no dobrze, zostało to zrobione. Żart jest wielkim instrumentem w polityce. W polityce najgorzej być śmiesznym. W polityce można mieć swoje poglądy i jeżeli ktoś je ma, to one się okazują słuszne albo w tym momencie, albo za miesiąc, albo za cztery. No tak, ale, ale nawet urzędnik pod tytułem, nie wiem, czy można nazwać urzędnikiem, ale szef Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zaapelował do pana premiera Morawieckiego, żeby się wycofał z tego pomysłu, że można sobie po prostu odwoływać w czasie epidemii członków Rady Dialogu Społecznego. Tak, po prostu. Ale wszyscy o to apelujemy, tylko że te apele akurat pan premier tych nie będzie słuchiwał. Notabene niech uważa ten gość, który zaapelował do premiera gdzieś tam z zagranicy, bo przecież jeżeli dalej będzie szło to w tym kierunku, to go premier za chwilę odwoła i nie będzie apelował. No nie, tutaj nie ma, aż tak daleko prerogatywy premiera nie sięgają. Teraz już że pani śmiech. Śmiech jest elementem, który w poprzednim systemie dawał świetne efekty, jak pani pamięta. Również ośmieszanie po prostu głupoty jest dobrym elementem, chociaż wiem, że jest czas pandemii, ale głupotę też trzeba ośmieszać po prostu, tak? Ci ludzie są w rozwiązaniach swoich śmieszni w takim dążeniu do nieograniczonej władzy, tak? To ja będę decydował, z kim będę rozmawiał, tak? W związku z tym to po prostu tylko, to jest memotwórcze i te memy trzeba tworzyć po prostu. Teraz bardziej na poważnie. Kto z lewicy poleci do Smoleńska? Czy ktoś się wybiera? Pierwsze pytanie należy zadać takie, czy w ogóle będzie jakikolwiek wylot do Smoleńska, bo moim zdaniem ani strona wschodnia się na to nie zgodzi, a ja też będę apelował o to, żeby konsekwentnie nie gromadzić w samolocie 40 czy 50 osób. No, trzeba być konsekwentny, wie pani, ja naprawdę wierzę w to, co mówię. To znaczy nie może władza dawać przykładu, że mówiąc codziennie macie wychodzić, w ogóle nie wychodzić z domu, a jeżeli wychodzicie, to maksymalnie po dwie osoby i się pakować w 50 osób do samolotu, bez względu na to, gdzie on jedzie. No musi być w tym wszystkim konsekwentnie. W polityce tak mnie życie nauczyło, konsekwencja jest najważniejszą rzeczą. Nie można gadać bzdur, nie można po prostu zawieszać swojej kampanii i codziennie występować w telewizji. Nie można mówić codziennie nie wychodźcie z domu i zbierać 700 osób w Sejmie. Ludzie to widzą, ludziom się po prostu w głowach od tego i teraz miesza. Teraz bijemy w Koalicję Obywatelską, w Platformę Obywatelską. No nie, ale pytałam wicepremiera Sasina i mówił, że rzeczywiście musi być zgoda Federacji Rosyjskiej, to po pierwsze. No ale był taki plan, że wśród tych 50 osób, które miały polecieć do Smoleńska, przedstawiciele klubów parlamentarnych, czyli rozumiem, że SLD pani, też wyznaczyło kogoś, też ktoś się zgłosił na ochotnika. Wyznaczyliśmy w czasie, że rozmawialiśmy o tym miesiąc temu. W tej chwili się zmieniła sytuacja. Bez względu na to, kogo żeśmy wyznaczyli, proszę też pamiętać, że u nas w klubie są osoby, którym zginęła rodzina. I teraz one mają prawo do swojej decyzji, bo to jest zupełnie jest inna sfera, nie polityczna. Natomiast jeżeli by się pani mnie zapytała, czy jestem za tym, żeby 50 osób leciało w samolocie,
jednym, to bym powiedział, jestem przeciwny bez względu na to, gdzie ten samolot, dokąd ten samolot będzie leciał. I tyle. Pytania słuchaczy jeszcze są. Marcin pyta, jak radzi sobie pana firma? Czy przychód spadł, czy ludzie pracują, czy zwalnia pan ludzi? Nie mam firmy, panie Marcinie. No, ale jest wydawnictwo Muza. Ale to nie jest moje wydawnictwo, ale, dlatego że... No, ale ja prowadzi to pana żona, tak? Jako wicemarszałek Sejmu zrezygnował. Nie może pan prowadzić, tak, ale... działalności. No, ale w firmie pana żony zwalniani są ludzie, pracują nadal? Jak to wygląda? Proszę pani, nie wiem, by trzeba było... Nie śledzę tego operacyjnie, natomiast mogę powiedzieć jedną rzecz. Ale nie rozmawiacie z żoną o tym? No nie wierzę. No dobrze, no ale już odpowiadam. Mhm. Wszystkie osoby, które są zatrudnione w firmach, w których kiedykolwiek miałem udział, są zatrudniane na umowie o pracę. Dlatego, że śmieciówki są skandaliczną formą i właściciel odpowiedzialny nie powinien tego robić. Tak nawiasem, niech pani zauważy, że w czasie pandemii powinny być zagwarantowane bez względu na sposób zatrudnienia prawa wszystkim ludziom, którzy mają różne umowy. W takim samym stopniu, czy umowa o dzieło, czy umowa zlecenia, czy śmieciówka, czy umowa o pracę. W związku z tym myślę, że będą te firmy, z którymi kiedyś byłem związany, wszystko robić, żeby przede wszystkim ratować pracowników i ratować firmy, więc nie wiem, myślę, że sobie dadzą radę, bo jesteśmy ludźmi obrotnymi, będziemy starali się dawać radę. No przewidywania są też takie, że dzisiaj właśnie jest 30, jutro jest 31, koniec miesiąca, że jednak niektórzy ludzie mogą dostać wypowiedzenie. Proszę pani, ale to nie są przewidywania, żeby była jasność. Tak. Tysiące ludzi dostanie wypowiedzenie i tysiące ludzi dostanie, a nawet zaryzykuję taką tezę, setki tysięcy ludzi dostaną ostatnią pensję w tej chwili w marcu. Wie pani dlaczego? Bo ta tarcza, która została zrobiona, po prostu tym ludziom nie pomaga. Dlatego Lewica głosowała przeciwko tej tarczy. Bo jak ktoś mi mówi, że również głosowała ze względu na ten kodeks wyborczy, oczywiście tak, ale o tym nikt nie wiedział. To zostało wrzucone o 3 w nocy. My żeśmy decyzję o tym podjęli 2 dni wcześniej ze względów merytorycznych, po prostu braku realnej pomocy tej tarczy dla ludzi, dla przedsiębiorców, dla pracodawców, a przede wszystkim dla pracowników, To jest naprawdę najważniejsza sprawa. No. Patryk pyta, Patryk słuchacz, co sądzi pan o propozycji nie zajmowania się przez Senat uchwaloną w sobotę nowelizacją specustawy antykryzysowej i przyjęcia przez Izbę Wyższą własnego projektu bazującego na tej ustawie, który nie będzie zawierał wrzutek dotyczących kodeksu wyborczego i Rady Dialogu Społecznego? Proszę pana... Panie Patryku, nic nie sądzę, dlatego że myślę, że to nie będzie realizowane, dlatego że znam wypowiedzi pana Borysa Budki, który uważa, że to jest zły pomysł i że trzeba wnosić poprawki do tej ustawy, która przyszła z Sejmu. Znam wypowiedzi pana Zdrojewskiego, senatora Platformy Obywatelskiej, a Platforma ma tam 40 chyba kilku senatorów, że to jest zły pomysł. I słuchałem dzisiaj pani Kidawy Błońskiej, która generalnie też mówiła o poprawkach do ustawy. W związku z tym myślę, że ci, którzy mają podstawową ilość senatorów, czyli ponad 40 z Platformy Obywatelskiej, w ogóle tego nie rozpatrują. Nie znam zdania w tej sprawie pana Grodzkiego, ale ponieważ znam zdanie pana Budki, to nie spodziewam się, żeby pan Grodzki miał inne zdanie. Czyli można powiedzieć, że Sejm jeszcze raz będzie się zajmował tą ustawą, tym pakietem. Bo jeżeli Senat przegłosuje poprawki, proszę no to... Pani, wcześniej czy później Sejm na pewno będzie się tym zajmował, bo po prostu tak jest. Natomiast ja lubię wszystkie te rzeczy, całą materię rozkładać na czynniki pierwsze. Jeżeli by się Platforma zdecydowała na stworzenie, no bo ona ma dominujący wpływ w tej chwili na Senat, przypomnę, że PSL ma 3 senatorów, Lewica 2, tak? Jeżeli by się zdecydowała na tworzenie nowej ustawy, no to są takie problemy. Po pierwsze, tej ustawy nie ma. Po drugie, będzie trzeba ją, powiedzmy, że ona zostanie wypracowana w nocy, tak? I przyjdzie do Sejmu, tak?
Pewnie nie zostanie wypracowana w nocy, pewnie będzie to trwało dwa dni, bo to trzeba tę ustawę napisać. Nie za bardzo sobie wyobrażam odpowiedzialne pisanie ustawy w przeciągu dwóch dni dotyczące wszystkich Polaków. Tak? Potem to trafia do Sejmu. Ludzie o tym nie wiedzą, mieszkańcy, mieszkanki o tym nie wiedzą, ale Sejm nad tym proceduje, jeżeli pani marszałek Witek w ogóle to skieruje do procedowania, i następnie wraca to do Senatu. Następnie Senat to proceduje i wraca to ostatecznie do Sejmu. No dobra, mamy piątek. Tak. Piątek, który będzie, albo następny piątek. A teoretycznie ktoś... przepisy miałyby wejść w życie od 1 kwietnia. Proszę pani, znowu jeszcze prezydent musi to podpisać. Znowu może mówię pod wiatr, ale mówię po prostu uczciwie, bo to tak wygląda. To nie wygląda inaczej. To nie jest tak, że dzisiaj pan Grodzki wyjmuje ustawę i mówi, przygotowywałem się do tego od miesiąca, tu mam bardzo dobrą ustawę i to przekładam. No nie zrobi tego. W związku z tym po prostu znowu apeluję o dystans w polityce, a szczególnie w czasach trudnych, takich jak w tej chwili, czasami trzeba wyjść z boku, z siebie i popatrzeć na to. Ważne są latarnie morskie, ważne są kamienie milowe. Jeżeli się ma takie jasne zdanie w konkretnych sprawach, to w tym momencie inne sprawy są automatyczne. I wrócę do tematu. Jeżeli uważam, że ludzie nie powinni wychodzić i się gromadzić, to uważam, że Sejm nie powinien się spotykać, bo się po prostu zaraża. Tak nawiasem, głosowanie w Sejmie, to internetowe, jest takie same, w oparciu o ten sam serwer, żeby była jasność, który jest w Sejmie. W związku z tym marzenie, w czwartek ostatni, jak się Sejm zebrał cały, w normalnym trybie, chciałem powiedzieć, żeśmy przegrali wszystkie głosowania. To są po prostu jakieś opowieści z zaklętego lasu. Wszystkie głosowania żeśmy przegrali. W związku z tym myślenie o tym, że dobra, pojadę na koniec programu, zrobię pewnie setkę, ale znowu trzeba to mocno nazwać. Myślenie o tym, że ktoś z PiSu, że więcej z PiSu zachoruje od naszych, jest po prostu głupie. Ale ktoś mógł zakładać taką kalkulację? Proszę pani, no ale jaka była kalkulacja przy głosowaniu, nie wprowadzaniu głosowaniu internetowego? Taka była kalkulacja, że na sali, jeżeli będziemy, to PiS może mieć mniejszość. Taką samą PiS może mieć większość za chwilę w Senacie, bo tam jest różnica jednego głosu. Proszę pani, to jest po prostu nielogiczne. Nie, no, argumentacja była taka, że nie można głosować zdalnie, żeby wprowadzić zdalne głosowania, bo to po prostu jest niezgodne z regulaminem. Najpierw regulaminem trzeba zmienić. To była argumentacja słuszna, to zostało załatwione. W czwartek głosowali wszyscy w Sejmie. Ale niech pani zauważy, że wszystkie te głosowania strona demokratyczna przegrała. No bo było za mało w takim razie posłów opozycji, którzy brali udział w głosowaniu. No. Nie, proszę pani, wie pani dlaczego było za mało? Bo PiS ma większość w Sejmie. No ma większość, no i mieć będzie, no. W związku z tym nie ma co tworzyć. W tej chwili się mówi tak. Gdyby nie było internetowego głosowania, to byśmy pewnie wygrywali niektóre wybory. Wie pani, jakie to jest założenie? Nazwijmy to założenie. Pewnie byśmy wygrywali niektóre wybory, bo posłów z PiSu mogłoby być mniej na sali. Dlaczego? Bo byliby chorzy. Nie przyzna pani, że to cynizm? No, gdyby tak miał ktoś myśleć, to to właśnie. Nie wiem, co ja mam powiedzieć już na ten temat. No to... Wydaje mi się, że jakby pani, szczególnie byłych wicepremierów z różnych rządów, popatrzyła, co piszą, to myślę, że oni tak piszą. To ostatnie pytanie. Ostatnie pytanie od niepoprawnego optymisty dla pana. Czy dla pana życie ludzkie jest ważniejsze niż konstytucja? Nie chcę zaczepiać pani Kidawy, po prostu. Życie ludzkie jest najważniejsze. Nie ma żadnej większej wartości niż życie ludzkie. Nie ma i nie będzie. Do tego ja uważam, należy do tej grupy ludzi, że uważam, że życie ludzkie jest jedno. I że się kończy w momencie śmierci. Małgorzata Kidawa-Błońska tak mówi, że nie powiedziała takich słów. No, po prostu. To miałem, wie pani... No proszę pani, nie wiem, bo ja nie byłem, ja zdalnie byłem na tym prezydium Sejmu. Te słowa potwierdził pan Zgorzelski, potwierdziła pani... Małgorzata Gosiewska. Pani Gosiewska, nie byłem przy tym, więc nie będę z tym dyskutował. Tak, dwie osoby potwierdziły, pani
Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że powiedziała to inaczej, tak? Ale z tego, co pamiętam, bo był taki program chyba w TVN-ie, gdzie była o to pytana i nie powiedziała, jak powiedziała. Więc prawdę powiedziawszy, to trzeba... Dobra, nie powiem, trzeba po prostu, jak się mówi, trzeba bardzo dobrze dobierać słowa. O, może to. Precyzja wypowiedzi byłaby wskazana. Tak. Bardzo dziękuję. Włodzimierz Czarzasty, szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był z nami. Zdrowia życzę przede wszystkim, dziękuję oczywiście. Dziękuję Państwu również. Nie wychodźcie z domów. Bez względu na to, czy ktoś wam mówi, że jesteście tchórzami, czy nie jesteście tchórzami, to bohaterstwem jest bronienie własnej rodziny i własnego życia. Jeszcze raz apeluję jako wicemarszałek Sejmu. Dobrze, bardzo dziękuję.